7:09. Rozmowa poranka. Nasz pierwszy gość poranka 7:09, redaktor Michał Wróblewski, portal Wirtualnej Polski. Witam cię serdecznie, Michale, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. W kalendarzu prawie połowa sierpnia i zastanawiam się, patrząc na nieuchronnie i nieubłaganie mijający czas, że to już 9 miesięcy, odkąd nowa koalicja przejęła rządy. 13 sierpnia minie 9 miesiąc. Nie pytam cię o ocenę, bo to jest kwestia zawsze pewnie poglądów, odczuć, emocji i tak dalej, ale chciałem cię zapytać o sprawczość tej koalicji. Z jednej strony politycy rządowi, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, mówią, zobaczcie, ile się udało. Babciowe, in vitro, podwyżki dla budżetówki, odblokowanie pieniędzy europejskich. Z drugiej, politycy opozycji, część komentatorów mówią, zobaczcie, ile im nie wyszło. I to nie tylko jeśli chodzi o obietnice, ale także jeśli chodzi o utknięte gdzieś tam projekty dotyczące składki zdrowotnej, kredytu hipotecznego, czy kwestii innych obietnic gospodarczych. Jak to ocenić, jak to podsumować u progu tego 10 już miesiąca rządów? Myślę, że najlepiej podsumowali to sami Polacy, a przynajmniej respondenci, którzy uczestniczyli choćby w badaniu dla Wirtualnej Polski kilka dni temu, gdzie ponad połowa badanych stwierdziła, że rząd Donalda Tuska nie wywiązuje się z obietnic złożonych w kampanii wyborczej. Tak uważają oczywiście zwolennicy opozycji, ale co ciekawe, również co czwarty sympatyk koalicji rządzącej. Wedle tych badań, które Wirtualna Polska zleciła, na pytanie, czy pani zdaniem rząd Donalda Tuska wywiązuje się z obietnic złożonych w trakcie kampanii wyborczej, zdecydowanie tak odpowiedziało tylko nieco ponad 5% respondentów. Niespełna 35% odpowiedziało z wahaniem, że raczej tak, ale jednak połowa wyborców uznaje, że rząd tych obietnic, które sumowały się w 100 konkretach na 100 dni rządu, jednak nie spełnia. I ta kwestia 100 konkretów też jest ciekawa, bo pamiętam, że różne media, telewizje, gazety, portale internetowe przygotowywały materiały na te 100 dni właśnie podsumowując 100 konkretów, bo o tym przecież sam premier, wtedy też lider opozycji, mówił, że 100 konkretów albo będzie rozpoczęte, albo zrealizowane w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Myśmy te podsumowania robili, ale tak naprawdę już po tych 9 miesiącach, o których mówisz, chyba wszyscy przyzwyczaili się do tego, do tej konstatacji, czy myśli, czy opinii, że te 100 konkretów po prostu nie dało się zrealizować w tych 100 dni. To była taka typowa zapowiedź kampanijna, nieco oderwana od realiów, i po tych kilku miesiącach, po tym niemalże roku, już nikt naprawdę o 100 konkretach jako takich nie mówi. Oczywiście mówimy o tych pojedynczych złożonych obietnicach, o których ty również wspominałeś. No i faktycznie idzie to trudniej niż być może sam Donald Tusk zakładał, a bierze się to głównie wcale nie ze strony oporu, ze strony głowy państwa, prezydenta, z którym ta koabitacja jest jaka jest, jest trudna na pewno z punktu widzenia rządu, ale bierze się to przede wszystkim ta niemożność wprowadzenia konkretnych postulatów z różnorodności partii współtworzących koalicję. Obserwowaliśmy przez te 9 miesięcy spory w rządzie. Ja się na marginesie rzecz biorąc, ja się nawet cieszę z tych sporów, ponieważ one dotyczą głównie rzeczy niezwykle ważnych. To są kwestie właśnie dotyczące zarobków Polaków, dotyczące planów, programów mieszkaniowych, programów społecznych. Oczywiście niektóre z nich, renta wdowia choćby, łączyły całą koalicję, łączą też koalicję z prezydentem. Prezydent, z tego co wiadomo, o tym mówi Małgorzata Paprocka, choćby podpisze na przykład ustawę w sprawie renty wdowiej właśnie. Są też inne kwestie, właśnie aktywny rodzic, podwyżki budżetowce, to są kwestie, które koalicje oczywiście łączą, no ale są takie sprawy jak kwestia składki zdrowotnej czy programy mieszkaniowe dotyczące kredytu, które jednak dzielą. One są ważne, ale dzielą koalicję, dlatego nie są być w stanie wprowadzone tak szybko, jakby się mogło wydawać. No i pytanie jest następujące, przynajmniej z mojej perspektywy myślę, że ważne, bo to, że koalicjanci mają różne zdanie, to jest coś absolutnie normalnego. To, że potrzebne są negocjacje, rozmowy, dyskusje, czasem też publiczne kłótnie, od których się trochę odzwyczailiśmy w ostatnich 8 latach, to też jest coś absolutnie dla mnie naturalnego. Natomiast mam takie poczucie, nie wiem czy je podzielasz, że zbliża się moment, w którym premier będzie musiał szarpnąć cuglami, mówiąc trochę kolokwialnie, i zdecydować, albo ta koalicja w lewo czy w prawo się decyduje,
decyduje, co do składki zdrowotnej, co do programu mieszkaniowego, co do kwestii podatkowych, albo te dyskusje będą się przeciągać w nieskończoność i mam wrażenie, że jeśli to te dyskusje trwają miesiąc czy dwa, to wszyscy je rozumieją, ale jeśli trwają ósmy miesiąc, dziewiąty miesiąc, dziesiąty miesiąc, no to jest pytanie, czy ta koalicja jest w stanie w ogóle się dogadać. Jeśli chodzi o to, że szarpnięcie cuglami, ja się zgadzam, ale pytanie, na ile to jest realne? Czy premier jednoosobowo może szarpnąć cuglami i w różnych sprawach poukładać tę koalicję albo zmusić koalicjantów, w cudzysłowie rzecz jasna, by poparli określone rozwiązania? No tutaj składka zdrowotna to jest taki najlepszy przykład tego, jak trudno będzie się porozumieć w ramach koalicji, bo są cztery różne pomysły każdej z koalicyjnych partii, nawet Polska 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe mieszczące się w sojuszu pod tytułem Trzecia Droga mają różne pomysły na tę składkę właśnie. Oczywiście Platforma czy Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL mają pomysł, jak obniżyć składkę. Lewica nie chce tego, ale te pomysły na obniżenie są też różne. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo zajęłoby nam to całą audycję. Zainteresowani państwo na pewno znajdą te pomysły. Niemniej jest tutaj pewien problem i tutaj Andrzej Domański ma być tym, minister finansów, ma być tym, który też w imieniu premiera połączy te zwaśnione w tej sprawie strony i postara się wypracować jakieś rozwiązanie, które byłoby zadowalające dla wszystkich ze stron, ale no pytanie, czy na przykład Lewica na to pójdzie? Lewica, która nawet nie chce składki zdrowotnej, tylko chce podatku na zdrowie, który to podatek również płaciłyby firmy dzisiaj odprowadzające podatek CIT, więc to się zapowiada niezwykle ciekawe. Też Maciej Berek mówił ostatnio, że chyba raczej nie należy się spodziewać wprowadzenia tych zmian w składce w tym roku, tylko od roku przyszłego. No tak, tylko ten sam minister Berek mówi, że tak naprawdę rząd chce wejść w taki tryb, w którym pokazuje, że dowozi tematy, że tak naprawdę jest rządem sprawczym, że jak coś powie, to nie tylko coś powie, ale że to wchodzi w życie. No i teraz jest pytanie, czy ty patrząc, rozmawiając w kuluarach z politykami Lewicy, Trzeciej Drogi, Platformy i szerzej koalicji rządowej, widzisz taką determinację po wszystkich stronach, że oni chcą być sprawczy, to znaczy, że być może to będzie kompromis, być może to będzie dla jednych czy drugich niewystarczające, ale że jednak chcą powiedzieć tak, dowiedzieliśmy tematy, a nie tylko o nich dyskutujemy w nieskończoność. No właśnie, dobrze by było, gdyby minister Maciej Berek z całym szacunkiem dowoził te tematy, dowoził ustawy, a nie mówił o tym, że będzie dowoził, no bo wydaje mi się, że takie polityczne prężenie mózgów wytwarza inne wrażenie, że te tematy na razie wiszą w powietrzu, nie są dowożone, dlatego trzeba podkreślić, że dowożone będą. No, wyborcy przede wszystkim czekają na realizację tychże ustaw, wprowadzenie ich w życie. Natomiast co do sprawczości, mi się wydaje, że też wiem na podstawie rozmów z politykami Lewicy czy Trzeciej Drogi, czyli tych słabszych wobec Koalicji Obywatelskiej partnerów, że ta sprawczość jest pojmowana trochę w innym kontekście. W sensie każdy chce być sprawczy, ale indywidualnie. To znaczy Lewica chce się chwalić swoją sprawczością, tak? Czyli dowiedzieliśmy rentę wdowią. Oczywiście Lewica nie przypomina o tym, że szeregu innych projektów, które obiecała, nie dowiozła. Trzecia Droga tak samo. To znaczy Trzecia Droga, Szymon Hołownia, Władysław Kosiniak-Kamysz mówili o tym, że albo obniżymy składkę zdrowotną, albo nie ma nas w tej koalicji, stawiają tę sprawę na szali. Więc ja mam wrażenie, że tutaj każdy gra na siebie. Oczywiście no, jeśli rząd będzie skuteczny, no to też będzie szło to na konto wszystkich partii, no, ale przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej. Niemniej tutaj każdy walczy o swoją pozycję. No i Lewica wkrótce chce zorganizować, jak słyszałem od Włodzimierza Czarzastego, taką dużą konwencję, na której pochwali się, to było wyśmiewane w mediach społecznościowych, ale sukcesami czy też dorobkiem w tej koalicji. Dlatego złośliwcy mówili o tym, że ta konwencja będzie krótka. No inne partie też chcą podsumowywać ten niemalże rok w koalicji właśnie, no i przedstawić plany na te kolejne miesiące, ale jeśli chodzi o tę sprawczość, no to oczywiście każda z partii ma swoje priorytety. Jeśli będzie mówić o sprawczości, to właśnie w kontekście tych konkretnych ustaw czy projektów, które są bliskie poszczególnym partiom, ale są tematy, które będą tak różnić, na tyle różnić poszczególnych koalicjantów, że no, sojuszu w tej sprawie nie będzie. Na przykład jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to prędzej Koalicja Obywatelska znajdzie sojusznika w Prawie i Sprawiedliwości, aniżeli w Lewicy. To bardzo ciekawa perspektywa. Kończąc ten wątek, czy twoim zdaniem takiej plotka chyba dotycząca ewentualności wcześniejszych wyborów, którą miałby straszyć koalicjantów premier Tusk, gdyby się nie zaczęli dogadywać, to jest kwestia
czysto wakacyjnych newsów, których potrzebują tabloidy? Czy taka groźba wisi gdzieś w powietrzu, że jeśli by się to przeciągało, to premier powie, no moi drodzy, panie i panowie, albo się dogadujemy, albo idziemy na wcześniejsze wybory, na przykład przy okazji wyborów prezydenckich w 2025 roku? Nie wierzę we wcześniejsze wybory. O wcześniejszych wyborach też wielokrotnie media pisały, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość i kłóciło się z suwerenną Polską, kiedyś z Solidarną Polską, Zbigniewa Ziobry, czy też Porozumieniem Jarosława Gowina. Wtedy też mówiło się o tym, że Kaczyński pójdzie na przyspieszone wybory, żeby pozbawić de facto wpływów swoich koalicjantów i samodzielnie rządzić państwem, stawiając wszystko na jednej szali. Myślę, że Donald Tusk jest równie racjonalnym politykiem, albo przynajmniej na tym poziomie racjonalności, co liderzy Prawa i Sprawiedliwości, na takie wcześniejsze wybory się nie zdecyduje. Zresztą też to nie jest tak, że Donald Tusk stryknie palcem i zorganizuje wybory. No jest też prawo, które trzeba respektować i organizacja wyborów to nie jest nic prostego. Myślę, że nic się do wyborów prezydenckich nie wydarzy. Myślę, że wynik wyborów prezydenckich zdecyduje o tym, co dalej z koalicją, co też dalej z opozycją. To nie powiem, że całkowicie, ale bardzo, bardzo istotnie zmieni układankę polityczną w Polsce, więc do wyborów prezydenckich nic istotnego się nie wydarzy, jeśli chodzi o ten układ na scenie politycznej, aczkolwiek już z początkiem sezonu, nowego sezonu politycznego, czyli wraz z początkiem jesieni, będzie bardzo ciekawie, bo równolegle z kampanią prezydencką no, wjadą na agendę, mówiąc w skrócie, w cudzysłowie, tematy, które będą dla rządu bardzo, bardzo trudne, a które będą pewnie wykorzystywane przez opozycję. Mowa tutaj o tych zwiastunach podwyżek, bynajmniej nie podwyżek dla pracowników, tylko podwyżek na przykład cen energii. To będą wszystko kwestie, z którymi będzie musiał się rząd zmierzyć. I również wobec tych problemów nie sądzę, żeby jeszcze szukał tutaj pewnych zwarć albo myślał o tym, żeby wybory przyspieszyć. To jeszcze jedno pytanie. Na koniec chciałem zapytać o kondycję największej partii opozycyjnej. Wiemy, że trwają poszukiwania kandydata na prezydenta. To trochę never ending story. Myślę, do jesieni będą różne zakręty i różne pomysły na nazwiska i giełdę tychże nazwisk, ale chciałem zapytać o raz perspektywę mimo wszystko tego werdyktu Państwowej Komisji Wyborczej przewidzianego do werdyktu na koniec sierpnia, która no, prawdopodobnie utrąci Prawo i Sprawiedliwości niemałą część subwencji wyborczej, no, a z drugiej strony chciałem zapytać o te ruchy wewnątrz PiSu, o sugestie nowego otwarcia. Widziałem twoją rozmowę z Jackiem Sasinem w Wirtualnej Polsce, gdzie wicepremier Sasin, były wicepremier oczywiście, mówił, że tak naprawdę możliwe jest no, duże roszady na poziomie organizacji PiSu. Co mogłoby to oznaczać w praktyce? To oznaczałoby no, restrukturyzację w Prawie i Sprawiedliwości, zmianę na poziomie kierownictwa, to znaczy wpuszczenie do tego ścisłego kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości młodych polityków, dzisiaj najbardziej aktywnych w parlamencie, ale też takich, których to się jedno wiąże z drugim, ceni po prostu Jarosław Kaczyński. I tutaj zmiany mogą zajść i w komitecie politycznym, dzisiaj liczącym niemalże 40 osób i skupiającym na polityków z różnych stron. Nie chcę tutaj wchodzić teraz w opisywanie poszczególnych frakcji, ale tutaj ten komitet polityczny może być zastąpiony nawet innym ciałem, bo i taką możliwość sugerował Jacek Sasin. Może dojść do zmiany na poziomie wiceprezesów Prawa i Sprawiedliwości, których dziś jest sześciu, w tym trzech zasiadających obecnie w Europarlamencie. To są bardzo doświadczeni politycy, ale tutaj też słyszałem głosy o tym, że jeśli nie dojdzie do wymiany poszczególnych osób, a tutaj się mówiło choćby o Beacie Szydło czy Antonim Macierewiczu, to jeśli tych osób się nie wymieni, no to grono tychże wiceprezesów może być poszerzone o znacznie młodsze osoby. Oczywiście słyszę o tych scenariuszach dotyczących różnych zmian, ale na końcu zawsze moi rozmówcy podkreślają, że to będzie zależało od Jarosława Kaczyńskiego, który dzisiaj może snuć sobie różne scenariusze, a na końcu zdecyduje zupełnie inaczej niż dziennikarze i sami politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadali. Niemniej musi dojść do jakiejś mniejszej czy większej restrukturyzacji w Prawie i Sprawiedliwości. To będzie oczywiście wpływało na sztab wyborczy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta. Będzie organizowany kongres jesienią, raczej bliżej października, listopada, aniżeli września, tak mi się wydaje. Te plany też się mogą oczywiście zmienić. Będzie kongres Stowarzyszenia Biało-Czerwonych, czyli takiego merytoryczno-programowego zaplecza Prawa i Sprawiedliwości. W to stowarzyszenie oczywiście są zaangażowani politycy PiSu, ale to ma być inicjatywa nieco inna niż taka stricte partyjna. No więc czekają nas zmiany pewnie niefundamentalne. Tutaj oczywiście nie możemy spodziewać się zmiany na stanowisku prezesa PiS, a to by absolutnie był tak zwany game changer. Tego nie będzie.
przynajmniej nie w tym roku. No i cóż, na pewno frakcja związana z Mateuszem Morawieckim będzie chciała mieć większy wpływ na partię, no bo im sam Mateusz Morawiecki marzy o tym, to jest jego cel, żeby stanąć na czele Prawa i Sprawiedliwości, czy pod nazwą PiS, czy inną, to zobaczymy. Więc tak to będzie wyglądać. No myślę, że doświadczeni politycy będą stanowić trzon PiS-u, no ale ta młodsza generacja chce mieć dużo większy wpływ na partię niż ma teraz. Przegrupowanie szeregów zatem przed jesiennym nowym otwarciem, nowym sezonem politycznym, tak po stronie koalicji rządowej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Poszczegóły odsyłamy na portal Wirtualnej Polski, tam Michał Wróblewski, jego koledzy i koleżanki opisują tę rzeczywistość. Dzięki Michale za tę rozmowę, dobrego dnia. Ja dziękuję, pozdrawiam. 7:09, rozmowa poranka.